Słoneczny środowy poranek, informacje z opolskich ulic, a konkretnie z przejść dla pieszych, bo to tutaj zaszły ważne zmiany. Mianowicie wyłączone zostały przyciski na sygnalizatorach wzbudzające zielone światło. One są otaśmowane po to właśnie, żeby ich nie przyciskać, a chodzi oczywiście o to, żeby uniknąć konieczności dotykania tych przycisków przez wiele osób i tym samym zapobiec przenoszeniu się koronawirusa. W przypadku skrzyżowań sygnalizacja została przeprogramowana w taki sposób, aby światła automatycznie zmieniały się w stałych cyklach. Jeżeli natomiast chodzi o przejścia dla pieszych, takie jak to na ulicy Piastowskiej, sygnalizacja została wyłączona, miga jedynie żółte światło dla kierowców. W czasie epidemii ruch jest zdecydowanie mniejszy, natomiast tak jak zawsze na drogach trzeba zachować szczególną ostrożność i być bardzo, bardzo czujnym. A najlepiej, jeśli możemy, zostańmy w domach. Miłego dnia!